Panie Stanisławie, no przyjechał pan do Czech obserwować sparing drużyny Górnika Zabrze. Jak się panu podobał występ zespołu trójkolorowych? Muszę powiedzieć, że z Czechami zawsze były problemy. Myśmy sporo sparowali, myśmy mecze puarowe. I przyjechałem tu troszkę z taką może lekką obawą, co to będzie, bo raz, że bałem się jakiejś brutalnej gry, drugi raz, że sędzia będzie gospodarski, ale te rzeczy naprawdę nie miały miejsca, a muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony poziomem, jaki w tej chwili reprezentuje Górnik Zabrze. Może gdyby się miał znaleźć jakieś niedociągnięcie, to ja mówię o dzisiejszym spotkaniu, niewykorzystane sytuacje, bo już mogliśmy w pierwszej połowie prowadzić z tych sytuacji, które, ale najważniejsze, że nawet potrafimy sobie te sytuacje stworzyć, a w drugiej połowie żeśmy je potrafili także wykorzystać. Panie Stanisławie, trenera nie będę pytał, ale pana mogę zapytać indywidualnie, kto na panu w naszym zespole zrobił największe wrażenie? No nie chciałem mówić o największym wrażeniu. Wrażenie na mnie zrobił Nowak, zrobił oczywiście Plizga. Nie spodziewałem się, że tak szczupły chłopaczek z takimi szczupłymi nóżkami i potrafi tak wspaniale wykonywać rzuty wolne. To będzie też na pewno naszym wielkim atutem w rozgrywkach o awans do ekstraklasy. No, nie chcę tutaj laurkami. To ja inaczej zapytam. Możemy mieć z optymizmem przystępować do tego pierwszego meczu z Miedzią Legnica? Zdecydowanie tak. Ja już wcześniej powiedziałem, obserwując sparingi z Karpatami, obserwując sparing z Anglikami, dzisiaj tutaj z Czechami, że to nie był jakiś jednorazowy wyskok, a jest to ustabilizowana, bardzo dobra forma dyspozycja.